Jak to zwykle bywa z informacjami o zdrowych produktach, często słyszymy sprzeczne wiadomości. Raz kawa jest zdrowa, raz nie. Tym razem niedawno pojawiły się wiadomości, że olej kokosowy nie do końca może być zdrowy. Chciałabym dzisiaj rozwiać Twoje wątpliwości. W czerwcu tego roku został wydany raport amerykańskiego stowarzyszenia AHA. Był to raport w sprawie tłuszczów nasyconych. Od lat interesują mnie zdrowe korzyści oleju kokosowego, szczególnie jaki wpływ ma na mózg. Oto co musisz wiedzieć, jeśli chodzi o olej kokosowy. W raporcie AHA, wiadomo, jak w każdym raporcie jest troszeczkę prawdy, ale autorzy bardzo uprościli ten raport, a zastępniki, które polecają, są mylące. Czy olej kokosowy jest zdrowy? Zobaczmy. Trzeba pamiętać o tym, że AHA, czyli American Heart Association, nie mówi, aby nie spożywać w ogóle tłuszczów nasyconych. Za to mówi o pewnym minimum. Przeciętny człowiek może spożywać 30 gramów tłuszczu nasyconego. Jeśli chodzi o kobiety, jest to około 20 gramów. Jeśli chodzi o ilość, to jest to mniej więcej 2 łyżki stołowe, jeśli chodzi o mężczyzn, a dla kobiet jest to około półtorej łyżki tłuszczów nasyconych. Większość osób nie spożyje takiej ilości tłuszczów w ciągu dnia, chyba że są na diecie paleo lub diecie ketogenicznej. Niektórzy właśnie bardzo dobrze czują się na diecie ketogenicznej, czyli takiej, w której jest duża zawartość tłuszczu, oczywiście tego zdrowego. American Heart Association również mówi o tym, że olej kokosowy może podwyższyć poziom cholesterolu LDL, czyli tak zwanego złego cholesterolu, ale nie mówi o tym, że podnosi on również poziom tego dobrego HDL cholesterolu. Istnieją dowody na to, że zwiększone spożycie tłuszczów nasyconych, tych dobrych tłuszczów, czyli olej kokosowy, mięso karmione trawą, czy też masło klarowane, może zwiększyć produkcję cholesterolu HDL. Twój mózg, rdzeń kręgowy i nerwy składają się w 25% z cholesterolu, także potrzebujemy jak najbardziej cholesterolu w naszym organizmie. Dlatego też spożywanie większej ilości tych dobrych tłuszczów nasyconych poprawia zdrowie neurologiczne. Dla tych, którzy potrzebują wsparcia neurologicznego, olej kokosowy może być tym, co zalecił lekarz. W rzeczywistości tłuszcz nasycony może pomóc osobom, które cierpią na chorobę Alzheimera, na padaczkę, jak również depresję. Jeśli chodzi o dietę ketogeniczną, to jest ona bardzo pomocna, jeśli chodzi o cukrzycę typu 2, o utratę wagi, jak również przy policystycznych jajnikach. Natomiast nie poleca się stosowania diety ketogenicznej, jeśli tak długoterminowo, ale 30 do 90 dni. Także polecam włączyć olej kokosowy i dobre tłuszcze nasycone do swojej diety. Ja polecam Ci również błonnik primvitalny, który cudownie działa na pracę systemu trawiennego, wspomaga jelita, jak również oczyszcza organizm z toksyn. Więcej informacji kliknij tutaj lub link pod filmem. Pozdrawiam, do zobaczenia.